tutaj zapewne obejrzeć regularny kabaret i skecze, dlatego czym prędzej przechodzimy do tej części i zapraszamy... Co? Zobaczyłem taką panią po tych masażach, tak sobie siedziała i tak... Kto ci? Ta pani wie, że tak przyłapałem na takim zerkaniu? Ale będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. No to jest kabaret, będzie trochę lepiej, mam nadzieję. I to nie jest super, ale... Zobacz panu mieszka. Chce pani? No, to super. Teraz zaczniemy grać nasz program pod tytułem Pęknięty Bidon i zapraszamy do tak ogromnych reakcji, jak żarcie z Jehową. Zapraszamy serdecznie kabareczówka piekła. Był pan wraz z zespołem na półkoloniach w Turku. No właśnie, bo prosiłem o obóz w Turcji. Kierownik drużyny ma dysgrafię. Nie zwolnię zięcia. Latem też dokonaliśmy kilku transferów. No właśnie, jest coś, czego nie rozumiem, ponieważ sprowadził mi pan do zespołu psa. Ten pies to jest najbardziej rozpoznawalny zawodnik w drużynie. Tak? To gdzie on wcześniej grał? W reklamie Chappi. Powiedzmy, że tego psa jeszcze jakoś przeboleję, ale prosiłem też o bramkarza światowej klasy, a tymczasem dostałem Karła, który jest tak burowaty, że nikt nie chce z nim grać. Miał być bufon, jest bufonem. A poza tym, ten bufon doskonale rozumie się z psem. No, prosiłem też o kilku zagranicznych zawodników, jakiegokolwiek, no. Trenerze Urban, w moim zespole będą grali tylko Polacy. Moi rodzice byli czynnymi działaczami Sortii i Narności w latach 80. Dziadek przewodniczył strajkowi w Poznaniu w 56. A pradziadek zmarł pod Monte Cassino. W 44. na wojnie. W 64. na wycieczce. Trenerze Urbane, ma pan jakiś pomysł na tych chłopaków? No oczywiście, że mam pomysł. No chciałbym, żebyśmy w defensywie grali wysokim pressingiem. Dwóch bocznych obrońców będzie błyskawicznie włączać się w akcję do kontrataku. Mam też opracowane 24 schematy rozegrania stałych fragmentów gry. Są to sprawdzone rozegrania, których nauczyłem się podczas bycia asystentem trenera Mourinho w Chelsea Londyn. A jakieś konkrety? Trenerze Urban, jestem zmuszony pana zwolnić. Ale za co? Przecież ja jeszcze nie rozegrałem żadnego meczu. No właśnie, brak wyników. Mam już trochę spaczone mózgi i dopisujemy sobie troszeczkę historii takich często abstrakcyjnych i dziwnych i tak najczęściej powstają nasze pomysły, a czasami powstają zupełnie z kosmosu, bo lubimy momentami mieć bardzo abstrakcyjny humor. Tak. Już dawno. W takim razie zapraszam na kolejny skecz. Idę. Cześć Stefan. Cześć Andrzej. Chciałbym ci serdecznie podziękować, że to właśnie mnie bierzesz na kolejną górską ekspedycję. O, Stefan, jesteś młody, ambitny, zdeterminowany, zdecydowałeś się sfinansować całą wyprawę. Właśnie takich ludzi potrzebuje pierwsza polska zimowa ekspedycja na... Kubałówkę. Siadaj! Pójdziemy z lokalnym przewodnikiem. Moim dobrym przyjacielem. Oto on. Witajcie, panocki! Ja jestem Stasek Koncenica z Limace, ale szybki jak błyskawica, hej! Ho! Nie kieruje cały świat. Panocki, zanim pogramy w góry, mam tu dla was łos sypki. Mamy za dwie dyny, duży za dwie dyny, a komplet mały duży za dynę. Panie Stasku, a to jest owczy ser? Ta krowa łowiecki na łocy nie widziała. A to nie, to ja podziękuję. Musisz kupić osypki. Kiedyś brak osypków zgubił mnie. Na 5 metrów przed zdobyciem Giewontu. Nie trafiłem ostatnim osypkiem do buzi. Opadłem z sił i sturlałem się. Po południowym zboczu. Mistrzu, w takim razie kupię wszystkie osypki. Doskonale, tak trzeba być. Panowski, zanim pogramy w góry,
trzeba też kupić cekoladki! Nie, no mamy już sypki, mamy banany, nie potrzeba nam cekoladek. Musisz kupić czekoladki! Kiedyś brak czekoladek zgubił mnie! Na 5 metrów przed zdobyciem rysów! Napadły mnie świstaki rozbójnicy! Nie miałem czekoladki, to zawinęli mnie w ten srebergeistur lali, bo był od tym z boku! Mistrzu, w takim razie kupiłem mnóstwo czekoladek. Momentami przypominasz mi indyka, Stefan. Dziękuję. Paroczki! Zanim poglądacie w góry, pamiętajcie zabrać potrzebne same inozecy! Panie Stacku, ja już się spakowałem. Proszę bardzo, mam wszystko. Raki, czekany, blizna termoaktywna, wszystko. Wszystko wywoł? A diabełki strzelające mo? Nie. To gdzie się nasyty ładuje? Nie, no diabełki strzelające to już nie będziemy kupowali na górską ekspedycję. Musisz kupić strzelające diabełki! Mistrz, czy kiedyś spinając się na nosal, zabrakło ci strzelających diabełków i sturlałeś się południowym zboczem? Nie, to zajebista zabawa sobie. Andrzejku, pizgaj mnie tu pod kiepce! I no, odpakuję, Stefciu. Zobaczę cwopo, jak się bawimy na podchalu! Proszę bardzo. Murowane piwnicy tańcowali z burnicy. Kazali sobie nie grać i na duszki schodzi roć. Panie Stasku, a te diabełki to jakie one mają skład chemiczny? Kamyski i to co z celo? Dobra, panocki, ja muszę pomykać, bo na krupówkach nową jadłodajną to złe. O, pewnie jakieś polskie, swojskie jadło. Tata, KFC. Mistrzu, tak? Skoro on już poszedł, zachodzi tylko jedno pytanie. Czy będziemy się wspinali na kubałówkę z zachodnim, czy wschodnim zboczem? Postradałeś zmysły, Stefan! Co? Nie chcę się znowu sturlać. Wjedziemy kolejką. Bardzo luźno podchodzimy do tego, każdy z nas ma swoje zawody i stabilność finansową uzyskujemy na innych polach, aczkolwiek nie ukrywamy, że no coraz większym dodatkiem do renty jest pensja z kabaretu. Ale przede wszystkim hobbystycznie, jakbym miał powiedzieć za siebie, to bardzo dużą przyjemność sprawia mi i chyba kolegom również spotykanie się na próbach i szczególnie wymyślanie jakichś nowych numerów. Odgrywanie ich później przed publicznością też jest bardzo sympatyczne, jak widać, że ktoś się śmieje z tego, co się wymyśliło. Ale gdyby to nie była pasja nasza, to chyba byśmy już dawno to rzucili, bo dużo się wkurzamy na co dzień w pracy, a tu chcemy się wyluzować i wtedy jest fajnie, jak się widzimy na próbach. Jak się rodzą skecze? Skecze rodzą się w głowach. Tak jak wszystko w zasadzie, z wyjątkiem kobiet, bo u kobiet dziecko rodzi się w brzuchu na przykład, to jest dziwne. Ale generalnie skecze rodzą się w głowach. To pan chce coś dodać? Tak, ja bym chciał powiedzieć, że czasami rodzą się w bólu skecze, także nie, ten pomysł nie jest najlepszy, ale zróbmy go, spróbujmy. Podłoga też jest taka brudna. Nie wyobrażam sobie świata bez zmywania. To przeleć stolik od razu. Okej. Przechodziłem przypadkiem nieopodal z krzesłem i poczułem, że panowie wycierają kurze. Mogę się przyłączyć? No pewnie. Chwila! Stop! Co jest? Co tu się dzieje, no? Panowie, zapomnieliśmy, że dzisiaj jest mecz. Fuck. No, i co? Czekajcie. Mam pomysł. Nic się nie stanie, jak obejrzymy powtórkę. Podczas kręcenia tego filmu nie został skrzywdzony żaden mężczyzna. Jak długo działacie? No działamy już długo. Dziękuję. To się zaczęło jakieś, żeby nie skłamać, 8 lat temu. Jesteśmy kabaretem z ogłoszenia. Także tak, nie znaliśmy się w ogóle na samym początku. Gdzieś tam napisałem ogłoszenie w internecie, na kilku forach i Maciek się zgłosił, później dołączył do nas Mieszko i tak to bywa. To jest Mieszko.
To jest Maciek. Mateusz. Już jutro. Si tak. A ty z czym masz kolebkę? Sałatą. Może? No ja bez. Ty. Zamienimy się? W co? W gołębie? Cóż to? Nas to bawi. Kiedyś zajmowałem się kabaretem, wcześniej w liceum. Dużo, dużo wcześniej też interesował mnie kabaret, no i stwierdziłem, dobra, spróbujemy, zobaczymy, co z tego będzie. Anusz Widelec, znaczy nie Widelec, tylko Anusz inaczej, uda się. Może panowie chcą coś dopowiedzieć, bo do tej historii jeszcze, bo... Ja bym chciał dodać, że Mateusz na początku miał długie włosy i wyglądał inaczej. To był komiczny wygląd, tak. No nic. Ja tak się przysłuchuję. Czy chciałem powiedzieć, że można zrobić kabaret z ogłoszenia i on będzie nawet działał i się rozwijał, bo czemu nie? Więc zachęcamy was wszystkich ludzi w Podkarpackim, którzy chcą zacząć robić kabaret. Do jednej kamery i do drugiej kamery będę mówił. Dajcie ogłoszenie, nigdy nie wiadomo, kto to czyta. Naprawdę, może się udać. Zapraszam, polecam ja. Coś od was? Tak, ja chciałbym wrócić do pierwszego pytania, tak mi się teraz przypomniało. Pierwsze pytanie było odnośnie zareklamowania siebie w kilka minut i mi się wydaje, że my jesteśmy takim klasycznym kabaretem, znaczy co znaczy klasycznym, bo według nas to jest to, że robimy skecze przeplatane piosenkami, po skeczu jest zawsze jakiś tam przerywnik muzyczny. My robimy taką klasyczną formę, to co można też zobaczyć w telewizji, z tym, że u nas jest troszkę inne myślenie, są też nazwa inaczej, która się wzięła przypadkowo, a później stała się też jakąś naszą domeną. Wszystko się zawaliło wczoraj, bo słaby cement zdałem. Tak bardzo, bardzo mocno się starałem i zbudować te budowle chciałem. Ale, lecz niestety, lecz mi przykro, bo się twierdzi już. Czyli rychło. Dobrze panie jest kuzynku. Nie wiem, jak pan tam ma na imię. Ja jestem po prostu majster. Majster, panie majster. No to rozumiem, że pan pokryjesz tutaj straty z tej budowy. Jak to pokryje? Odejmiemy od wypłaty. Ale przecież ja tu za darmo robię. Za darmo? No. Nie, to nie będziemy ci nic zabierać, ty już jesteś głupi. Ty już jesteś głupi? No. To brzmi jak ta piosenka. Jezu, jaki głupi. Żaden rodzic cię nie kupi. Tyś chyba jest adoptowany. Nie chciałbym być w to zamieszany, ale skoro pracujesz na mojej budowie, muszę ci powiedzieć, chłopiece, jedno ci powiem. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak to się wszystko naprawi, ale niestety nie wiem, jak mam to sprawić, jak mam to zrobić, co mam wymyśleć, co mam jak odbudować, ale chciałbym, tak wiesz, powiedzieć od nowa. Niestety nic nie mogę, jak zwykle. Sprawa się rypła i ja się rypłem.